Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozgrzewka. Moim gościem dzisiaj jest osoba, której absolutnie nie trzeba przedstawiać. Dziennikarz z fantastycznym zawodowym stażem, komentator między innymi 10 Igrzysk Olimpijskich, 5 letnich, 5 zimowych. Na pewno obecnie jest na dziennikarskiej emeryturze, rzekłby pewnie nie jeden zainteresowany, że to niedobrze. Moim gościem jest Krzysztof Miklas. Witam Dzień dobry, serdecznie, witam panie serdecznie. Krzysztofie. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem takiego najważniejszego faktu. Nawiązując może do tego wstępu, co robi dziennikarz sportowy po tak długiej pracy na emeryturze? Czym się zajmuje? Czy nadal w tym sporcie jest? No, sportem się interesuję nadal, ale tylko jako kibic już i powiedziałbym w mniejszym chyba stopniu niż było to wtedy, kiedy było to moim zawodem, choć oczywiście stara miłość nie rozwieje, to jest naturalne i normalne. No, a czym się zajmuję? Zaszyłem się troszkę w lesie, tak mówiąc może górnolotnie, ale faktycznie opuściłem Warszawę, w której spędziłem całe swoje dorosłe życie. Mieszkam 50 km od Warszawy. No, szczęściem mam obok autostradę A2 i postanowiłem parę innych rzeczy jeszcze w życiu wykonać, już nie wiążących się bezpośrednio z dziennikarstwem sportowym, ale na pewno z jakąś twórczością, może przez małe te, nie przez wielkie. Wydałem książkę Dwie strony mikrofonu, w której no, opisałem, jakby podsumowałem swoje dziennikarskie życie, troszkę byłem zajęty prywatnymi sprawami, mam jakieś następne propozycje, nawet ze strony wydawnictwa, może czegoś zbeletryzowanego. Także na razie mam zajęć dosyć. Mam jeszcze takie inne hobbystyczne zajęcia, ale to już są takie jak gdyby bardziej domowe, których nie spodziewałem się nawet kiedyś, że będę robił. Ale skoro mi na przykład fachowiec wymurował piękno glilo wędzarnię, to zacząłem też i wędliny samemu wędzić. Smakowite bardzo. Wiadomo, są to tak. Ważne profity w życiu to człowieka. Bardzo ważne. Także różne zajęcia, na pewno się nie nudzę. Poza tym jeszcze ciągle mam felieton w jednej z gazet lokalnych, tam miejscowych. To teraz taki przyszedł mi pomysł do głowy, bardzo się to spodobało. Napisałem, odkryłem w sobie talenty bardziej takie może do rymowania, nie chcę powiedzieć, że poetyckie, bo to nie jest poezja, ale napisałem szopkę taką, nawet dosyć dużą, poważną w wymiarze, bo to wyszło tego chyba w druku to 18 stron, więc to taka rozkładówka ma być taka troszkę ironiczna, z ironicznym takim, z uśmieszkiem, z takim łobuzerskim, lekko czasem mrugnięciem okiem do czytelnika. No staram się coś jeszcze innego w życiu zrobić niż to dziennikarstwo sportowe, które uprawiałem przez 35 lat. Czuwa nad panem nadal ten anioł stróż? Tak, czuwa. Myślę, że czuwa. Myślę, że będzie czuwał też, jak będę wracał z Wrocławia tam do siebie, do lasu. Oby. Emerytura wymuszona. I to można chyba powiedzieć no, wprost. W jakimś sensie tak, ja jeszcze chciałem... Ma pan za złe TVP? Jeszcze, za troszkę tak, ale to właśnie trzeba się było z tym pogodzić. I no, powiem uczciwie, nie było tak, że z przyczyn dla mnie właściwie zupełnie niezrozumiałych, na pewno poza merytorycznych, 3 miesiące przed wyjazdem na igrzyska do Pekinu dowiedziałem się, że od Roberta Korzeniowskiego, który dyrektorował moim zdaniem przez pomyłkę w Telewizji Polskiej, że nie jestem z jego drużyny i że nie pojadę do Pekinu. No skoro tak, no to w takim razie nie tyle się pogniewałem ja na nich, co oni na mnie, więc postanowiłem pójść na emeryturę, bo już miałem takie prawo. Tak jak Bogdan Tomaszewski postanowił pójść na emeryturę, jak wprowadzono stan wojenny. No tu stanu wojennego szczęściem nie było i sytuacja nieporównywalna, absolutnie. No ale też jak gdyby Bogdan Tomaszewski, najsłynniejszy chyba dziennikarz sportowy w czasach powojennych w Polsce, w ogóle chyba w historii polskiego dziennikarstwa sportowego, no nie mógł pogodzić się z tym, co się w kraju wydarzyło, a ponieważ miał już też uprawnienia emerytalne, był dokładnie w tym wieku, w którym ja byłem odchodząc na emeryturę, to też taką decyzję podjął. I ja też postanowiłem, że nie będę się, mówiąc może tak kolokwialnie i nieładnie, z koniem kopał, zajmę się czymś innym w życiu. A czy czuje się pan jakoś tak specjalnie wyróżniony, może tak naznaczony przez taki dziennikarski los, przez to, że odkrył pana sam Bogdan Tuszyński? Znaczy, odkrył mnie i tak, i nie. No, w jakimś sensie mnie odkrył. Ja bardzo chciałem w radiu pracować, bo to było marzenie mojego dzieciństwa i prawdę powiedziawszy, miałem pracować w Sygnałach Dnia. Już byłem właściwie przyjęty prawie do Sygnałów Dnia.
kiedy właśnie przychodzący bardzo wcześnie do Polskiego Radia, bo lubił wcześnie wstawać, właśnie następnego dnia z serwisem sportowym Bogdan Tuszyński, który był szefem redakcji sportowej, mówi: panie, w końcu pan pracuje w dziale sportowym w gazecie, to chodź pan do mnie, do sportu. I tak się stało, no po prostu troszkę się szefów sygnałów dnia, pan Aleksander Tarnawski, który tworzył te sygnały dnia, to była wielka postać w Polskim Radiu, troszkę się boczył, no bo już jednak jakieś tam próby mikrofonowe były i miałem przyjść na etat do sygnałów, a tu nagle ta propozycja ze sportu się pojawiła. W sumie lepiej, bo jak gdyby nie byłem zbyt blisko polityki w tamtym czasie, to nie było zbyt ciekawe zajęcie. Zająłem się sportem, o którym marzyłem w dzieciństwie i to się zrealizowało, więc Bogdan Tuszyński, on wtedy kompletował zespół młodych ludzi. Był taki moment, że dużo starszych odeszło na emerytury, kompletował zespół, już było kilka osób, był Bogdan Chruścicki, był Szaranowicz, Szpakowski, Fuglewicz, ja byłem piąty, który do tego młodego stafu wtedy dołączył. Ostatni pana komentarz mogliśmy usłyszeć w 2008 roku, tak? Podczas Mistrzostw Świata w biatlonie w szwedzkim Östersund. Tak, ostatnie Mistrzostwa Świata w Östersund. Czy tak. Wtedy, komentując te Mistrzostwa Świata, zdawał pan sobie sprawę z tego, że to jest pana ostatni komentarz? Nie. Tak jak nie zdawałem sobie sprawy z tego, że też w biatlonie ostatni mój komentarz olimpijski był ze srebrnego medalu Tomka Sikory i byłem bardzo dumny z siebie, ponieważ od fragmentu mojego komentarza, jak mi zatelefonowano z Warszawy, później z domu, to był właśnie fragment mojej relacji. To była jakby czołówka wiadomości o 19.30. To był ten moment, kiedy Tomek Sikora wpada na metę, czyni znak krzyża na mecie, a ja mówię, powiedziałem chyba tak, to dokładnie: Boże, jak ja Ci dziękuję za to, coś dla mnie dzisiaj uczynił. Znaczy, jak gdyby starałem się wejść w Tomka, prawda, w jego myśli, w jego uczucia przede wszystkim. I to się podobało bardzo, bo od tego właśnie rozpoczęto wiadomości. Z ostatniego dnia już Igrzysk Olimpijski, znaczy było jeszcze zakończenie następnego dnia, już bez Polaków ten ostatni dzień był. I tym przypomnę, że to były takie igrzyska, które bardzo krytykowano wtedy w Polsce, bardzo krytykowano. No a nagle w ostatnich dwóch dniach dwa medale brązowe Justyny Kowalczyk i srebrny Tomasza Sikory zupełnie odmieniły optykę, zupełnie odmieniły spojrzenie na te igrzyska, bo wcześniej no, rzadko bywały igrzyska zimowe, z których Polacy wracali z dwoma medalami. To nie jest w ogóle taki przykład na to, że atmosfera w telewizji polskiej, tak mówiąc kolokwialnie, jest niemiła? Bo ja poznałem wakacje człowieka, który w redakcji sportowej TVP pracował 5 lat. On po tych 5 latach znalazł inną pracę i powiedział mi wprost, że jeszcze rok temu nie wyobrażał sobie, aby nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Teraz woli sobie usiąść przed telewizorem i spokojnie sobie pooglądać, przeanalizować, a to, co tam przeżył, to mówił, że to jest coś, czego po prostu do czego nie chce wracać, zamknął ten temat w swoim życiu i tak uważa. Jak mógłby się pan do tego odnieść? No, trzeba mieć dużo odporności. Ja byłem w bardzo komfortowej sytuacji przez większość lat mojej pracy w telewizji, ponieważ ja byłem zupełnie niezależnym dziennikarzem od tego, co się w redakcji sportowej działo. A ja byłem niejako wynajmowany, może to nie jest dobre słowo, ale proponowano mi, ponieważ uznawano, że robię to nie najgorzej. Ja przez 15 lat kierowałem sportem, programami sportowymi i turystycznymi w telewizji Polonia. Ja tworzyłem to od pierwszego do ostatniego dnia, a odszedłem tylko dlatego, że zlikwidowano ten etat. Po prostu właśnie Robert Korzeniowski, jak został dyrektorem TVP Sport, jak gdyby wymógł, nie tyle wymógł, no ile załatwił z prezesami, z zarządem telewizji, że te etaty zlikwidowano i on wziął jak gdyby na siebie całą odpowiedzialność za to, co się na wszystkich antenach łącznie z Polonią dzieje, co ja uważam było wielkim błędem takim w samej strukturze telewizji, natomiast no, było takim ewidentnym wyrazem takiego chciejstwa prezentowanego przez Korzeniowskiego i takiego chęci panowania nad tym wszystkim, co nie było dobre, bo telewizja Polonia ma jakby zupełnie inne zadania. Ona ma docierać do widza za granicą. Jej znaczenie się bardzo zmniejszyło, szczególnie w Europie, bo ludzie sobie wywożą masowo talerze, czy to Cyfry Plus, czy Polsatu, czy Enki. No,
talerze satelitarne oglądają wszystko, co jest w tym pakiecie w każdym miejscu Europy, ale to już nie dotyczy Ameryki, czy Australii, czy Południowej Afryki, a tam telewizja Polonia dociera też. Nie ma pan w sobie takiego smutku, że bardzo prawdopodobne było to, że z sukcesami Adama Małysza mógłby być kojarzony pan, a nie na przykład pan Szaranowicz, który obecnie, no, pewnie nie wszyscy pamiętają, że to właśnie pan na początku kariery Adama Małysza był praktycznie podczas każdych jego zawodów. No tak, tak było. Tak było i to się, ponieważ stało się to bardzo nośne, bardzo chwytliwe, oglądalności biły rekordy wszelkie. Ja sam zresztą na początku powiedziałem, potem za mną to powtarzano, że to jest najlepszy serial, jaki można było wymyślić na zimowe dni, na zimowe weekendy, soboty i niedzielę. I faktycznie ten serial przez pierwsze lata bił rekordy popularności, oglądalności. No po prostu już bez wymienienia nazwisk, pan wymienił to nazwisko główne. Zaczął to mi zazdrościć, po prostu no to jest tak, że no to ja wymienię, to jeszcze raz powtórzę, że Włodzimierz Szaranowicz chciał zawsze chciał robić to, co jest na topie, zawsze chciał się podpinać pod to, co jest oglądane. No mówiąc wprost, oglądalności przekładały się też i taka była prawda na chałtury. Chałtury to pieniądze. Zawsze się do chałtur wynajmuje tego, kto jest popularny i kto jest oglądany. No więc jeżeli się jest oglądanym dużo i często, no to wtedy ma się również i różne uboczne zajęcia, które są wbrew zresztą etyce dziennikarskiej, wbrew kodeksowi etyki dziennikarskiej obowiązującym nie tylko w telewizji publicznej, ale przede wszystkim w telewizji publicznej, ale z którym jednak tacy ludzie się w ogóle nie liczą. Nie. Przede wszystkim, jak mówił słynny trener Janusz Wójcik, kasa misiu kasa i to jest dla niektórych najważniejsze. Nie myślał pan o powrocie do komentowania, bo tak teraz patrząc na legendę polskiego dziennikarstwa, chociażby pana Bohdana Tomaszewskiego, to jeszcze może pan przekomentować pół życia i scena jest chyba nadal otwarta, może w innym medium, powrót do radia? To znaczy w radiu, nie wiem, w radiu być może też, ale troszkę też i aparat głosowy już nie jest tak sprawny, jak był kiedyś, troszkę już jest i też niedoskonały. Być może, że jeżeli by się jakaś taka realna i konkretna propozycja pojawiła, to jeszcze można byłoby spróbować, ale też nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Też trzeba wiedzieć, tak jak w sporcie, kiedy odejść, kiedy zająć się czymś innym. Co nie znaczy, że tylko odcinać kupony od tego, co się robiło, ale kiedy jeszcze zająć się jakąś inną twórcą. Właśnie wtedy po tej wymuszonej, mówiąc w cudzysłowie, emeryturze, nie myślał pan, żeby spróbować gdzieś indziej? No jednak jest wiele kanałów sportowych. Nie myślałem, nie. Chciałem się odciąć. Chciałem odciąć tę pępowinę dokładnie. Mhm. I to zrobiłem po prostu. Do tego stopnia, że wyprowadziłem się z Warszawy, tak jak powiedziałem, do lasu. Stworzyłem sobie takie rancho swoje, bardzo się to wszystkim podoba, także taki materialny jakiś, no sprzedałem dom w Warszawie, uczciwie powiem, więc było za co. No i zająłem się zupełnie innymi sprawami. Rozumiem. Ale gdyby się jakaś konkretna oferta pokazała, ale wątpię, żeby coś takiego nastąpiło, bo układ, który w tej chwili w telewizji jest, on jest dość stabilny, w mojej ocenie i to raczej niczego dobrego nie wróży. Nie jest to dobry układ, ale on jest stabilny, bo pan Szaranowicz o swoje interesy potrafi wyjątkowo dobrze dbać, więc nie sądzę, żeby był zagrożony. W okresie września i października tego roku Polskę obiegła informacja, że telewizja Trwam ma rzekomo, jest możliwość transmisji meczu Polska-Anglia na tej antenie. I pan był wymieniany bodajże w gronie potencjalnych komentatorów tego widowiska. No to ja pierwszy słyszę o tym, że ja nigdy piłki nożnej nie komentowałem. Właśnie też o tym pomyślałem, tylko że na wielu portalach znaczy, o tym czytałem. To są po prostu, to portale czasem mają informacje niesprawdzone. Owszem, ja czasem Radio Redemptorystów, czyli Radio Maryja czasem do mnie telefonuje. Ja byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Parafiada, które no, prowadziło bardzo zasną, uważam, działalność. Między innymi też i prowadziło akcję sadzenia dębów katyńskich, zdecydowanie pozasportową. Z tego tytułu prezes stowarzyszenia, ojciec Józef Joniec, był w tym prezydenckim samolocie, niestety zginął pod Smoleńskiem. Poprzez niego do mnie trafiono i jak czasem telefonują ojcowie z Torunia, żeby jakiś komentarz sportowy coś ocenić dla nich, to ja nie uciekam od tego, uważam, że taka jest też moja powinność.
żeby im to po prostu dla Radia Maryja czy dla telewizji Trwam powiedzieć dwa zdania o sporcie, bo poza sportem nie zabieram głosu. Czyli jeżeli byłoby coś na rzeczy, to podjąłby się pan komentarz? Piłki nożnej nie. Ale myślę, że bym znalazł kogoś, kto by to zrobił. Pomógłbym im może w znalezieniu kogoś, kto by to zrobił. Na pewno bym ja piłki nie komentował. Śledzi pan rzetelnie ówczesną scenę polskich skoków? Widzi pan potencjał w kadrze? No też te konkursy w Engelbergu przed świętami pokazały, że potencjał jednak jest. Chociaż ja wydawało mi się na początku sezonu, te pierwsze bardzo nieudane konkursy, że to trudno będzie naprawić, chociaż Stoch ma potencjał, przecież to wiemy nie od dzisiaj. No, Adam Małysz, który zna się bez wątpienia lepiej ode mnie znacznie na skokach narciarskich, twierdził, że Dawid Kubacki ma taki potencjał. No i on to też pokazał, bo 9. miejsce w Engelbergu, znaczy, że chłopiec, chociaż bardzo młody, już się do tej światowej czołówki przebija. Ale jednak no, widać, że ta młodzież austriacka czy niemiecka teraz jakoś lepiej się spisuje i nie ma takich może kompleksów jak nasi. Nasi zawsze mieli troszkę kompleksów. Zawsze byli troszkę w tym wielkim sportowym świecie zagubieni. To są z reguły prości chłopcy z góralskich rodzin, czy to z Beskidów, czy z Podhala. I oni troszkę się w tym wielkim świecie źle czuli. To często uważam, ja uważam, to jest moje widzenie tego zjawiska, że to czasem im przeszkadzało w osiąganiu sukcesów. Małysz był pierwszym, który jak gdyby przełamał te stereotypy, ale to też u innych przełamać też nie jest tak łatwo. Tak, chyba już się przyzwyczailiśmy do tak dużego sukcesu Adama Małysza, że teraz będzie ciężko przez jakiegokolwiek polskiego skoczka do tego dojść. No to jest nie do powtórzenia. To jest nie do powtórzenia, bo no, fachowcy od początku mówili, że talent taki jak Małysz rodzi się teraz na 100 lat. Znaczy w przypadku Polski oczywiście, bo Schlierenzauer teraz przejął berło i już, mimo że ma dopiero 23 lata, już ponad 40 konkursów wygranych, już przeskoczył Małysza w liczbie wygranych konkursów Pucharu Świata. Mhm. Plany pańskie na przyszłość, druga książka, jakieś nowe coś wyzwania tak, w głowie? Nowe wyzwania w głowie są, tak. Są nowe wyzwania w głowie, coś trzeba będzie próbować. Przynajmniej próbować, czy się uda. A w postaci wiem. Na przykład czego? No może co jakiejś zweletryzowanej jakiejś historii, może coś. Ja dużo w życiu przeżyłem różnych ciekawych rzeczy, takimi mi się wydaje. Do tego jakbym dozbierał jakieś materiały, tylko no nie wiem, czy mi się uda, ale próbować trzeba. Jeśli się nie spróbuje, to nie będzie wiadomo, czy się uda. No jak się nie zagra w totolotka, to nie można liczyć na wygraną. W takim razie życzę powodzenia. Gościem programu Rozgrzewka był Krzysztof Miklas.